Siema, witam w nowym odcinku z serii Upalanie na ekranie. Wracamy z upalaniem na symulatorze. Dużo osób dopytywało o tę serię, niestety no, była dosyć długa przerwa. Mam nadzieję, że teraz już systematycznie uda się nagrywać te odcinki. A to też głównie z tego powodu, że sprzedałem dzika i trenować trzeba. No, jakby trening czyni mistrza, więc no, aktualną moją możliwością jest albo upalanie gruza, albo upalanie na symulatorze. Więc dzisiaj poupalamy na symulatorze. Mam już tutaj odpalną traskę. Auto, jakim się będę jeździł, to jest Nissan S14 z paczki DCGP. A trasa, na jakiej sobie poćwiczymy, to jest Proving Ground wersja 1.1. Taka traska, żeby na początek się lekko rozgrzać. Trochę mniej ostatnio jeżdżę, dlatego muszę się powoli trochę wdrożyć. Mam nadzieję, że też uda się nagrać fajne parki. Odpalamy. Jak to wygląda wszystko. Jest to mega fajna traska, można to naprawdę sobie fajnie wyczuć gabaryt auta, jak i poćwiczyć płynność przejazdu. Teraz wbiję sobie na serwer, gdzie się ustawiłem z swoim ziomkiem Piotrkiem, tak więc zaraz będziecie mogli sobie zobaczyć, jak można poupalać w parach. Ale zanim tylko przejdziemy, chciałem wam tutaj przekazać informację. Na sklep driftpatriot.com wleciały nowe produkty. Mamy podkładki pod mysz, Drift Life Formula Gruz. Mamy też świeżutkie zapachy, idealne do gruza albo swojej normalnej fury, żeby ładnie pachniało. Opaski na rękę, jak i nowa smyczka, Formula Gruz, nerka, Drift Patriot oraz nowe bluzy, jak i t-shirty. A co najważniejsze, bo jestem bardzo zadowolony z jakości. Specjalnie dla Ciebie przygotowałem rabat 10%, który jest dostępny przez 48 godzin od publikacji filmu. Kod rabatowy to Drift Projekt. A my lecimy z parami. Ale będzie jeżdżone. Upalanie na symulatorze w parach to nie ukrywam, że jest jedna z najfajniejszych rzeczy. Bo nie martwisz się sprzętem. Możesz uderzyć i nic. Klikasz restart i jest ok. Piotrek już jest. Upala Mustanga. O, zniknął. Piotrek, where are you? O, jest. Dobrze. Thank you.
naprawdę grubo zgrzać, upalając na ekranie, na symulatorze. Po 2 godzinach takiego konkretnego treningu to schodzisz zlany potem. Dosłownie. Ale to raczej z mojej winy. Chyba Piotrka lekko w ścianę wrzuciłem. Koniec odcinka, podpowiadam jeszcze na wasze komentarze, tak więc lecimy z pierwszym pytaniem. Antoni Wróblewski. Polecam pobrać Railhead Motion, jak jeździsz z kokpitu, obracać się głowa. Znam tą aplikację, kiedyś nawet próbowałem się z nią uczyć jeździć, ale jeździło mi się dużo gorzej z takiego tytułu, że no, jakby wtedy ta widok zmienia się w tym kierunku, w który jedziemy, czyli to auto jakby cały czas pływa. Ja jakby nauczyłem się z realnego świata, że to auto jest cały czas sztywne, więc łatwiej mi się po prostu jeździ, kiedy ta kamera jest sztywno i wiem, gdzie to auto po prostu konkretnie pojedzie. A tak to się lekko gubię w tym wszystkim, dlatego wolę jeździć bez. Ale wiem, że niektórzy tego używają i mi się fajnie to sprawdza, więc to myślę, że kwestia indywidualna. Kolejne pytanie od BRT24. Jak oceniasz realizm takiego symulatora? Raczej z dystansem, czy już można nabrać pewnych nawyków do driftu prawdziwym autem? Szczerze? Zdecydowanie można nabrać fajnych nawyków do jazdy autem, ponieważ to co robimy, jakby to jak pracujemy kierownicą, to odzwierciedla się no, prawie w 100% z tym co się dzieje w prawdziwym aucie. Co prawda to jest dużo ciężej, ponieważ nie ma przeciążeń, aczkolwiek rzeczy, które trzeba wykonać, jakby praca nóg, praca rąk, jest można powiedzieć taka sama. No aczkolwiek trzeba mieć na uwadze to, że jakby same początki z zaczynaniem jazdą na symulatorze no, są dosyć ciężkie, dla mnie były ciężkie. Ponieważ ja przychodziłem z tej strony, czyli z prawdziwego driftu w drift wirtualny, co jest cięższą opcją, ale w momencie, kiedy zaczynasz jeździć na wirtualu, a przychodzisz w real, jest dużo łatwiej, bo dochodzi ci zawsze, jak wchodzisz w prawdziwe auto, dochodzi ci jeden najważniejszy czynnik, czyli przeciążenia.
które dużo, dużo po prostu bardzo pomagają w wprowadzeniu auta i wyczuciu tego, co się dzieje. Jak macie jakieś pytania odnośnie upalania na ekranie lub samej jazdy na symulatorze, zadawajcie je śmiało w komentarzu. Postaram się podpowiadać na nie w kolejnych odcinkach serii Upalania na ekranie. Przypominam o rabacie, jaki macie na stronie driftpatriot.com i widzimy się niedługo w kolejnych odcinkach. Piona!